ten mecz przebiegł i w ogóle wynik tego spotkania? No, trzeba powiedzieć, że to znaczy spodziewaliśmy się, że to będzie na pewno bardzo trudny mecz i bardzo trudne spotkanie z Częstochową. Jak spojrzymy na zespół Częstochowy, który może i miał swoje problemy, ale przecież ma znakomitych zawodników i pokazali, że potrafią ścigać się na każdym obiekcie, na każdym torze. My natomiast na pewno musimy bardzo mocno przeanalizować to spotkanie, zastanowić się, co zrobić, skąd to się bierze, że tutaj u siebie na torze no, było mnóstwo biegów, gdzie nie mieliśmy prędkości, nie mogliśmy nawiązać walki, dogonić rywala i chyba też wydaje mi się, że w większości przegrywaliśmy starty, więc to zupełnie też jest wszystko do analizy i do poprawy, więc tych elementów na pewno po takim meczu będzie sporo, żeby przemyśleć, przedyskutować i przeanalizować. Szybko z tego trzeba wyciągnąć wnioski już na następnym treningu, podczas następnych przygotowań, bo chodzi o to, żeby u siebie na to, że mieć większą pewność tej jazdy i większy handicap, a dzisiaj tak to nie wyglądało. Na gorąco jesteś w stanie cokolwiek powiedzieć, dlaczego się nie udało tak odczytać tego toru, dlaczego te elementy, o których mówisz, po prostu no dzisiaj to nic nie wychodziło praktycznie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Właśnie na gorąco jest mi teraz ciężko powiedzieć. Musi być analiza tego wszystkiego, bieg po biegu, jak ten mecz się układał, jak się te biegi gdzieś tam rozgrywały. No i pewnie będziemy rozmawiać, co robi sprzętowo, żeby przede wszystkim tutaj nie było żadnych deficytów i braków. W sensie takim, że ten sprzęt jest go dużo i wszystko i w ogóle, ale jak bardzo ważne jest odpowiednie dopasowanie, wybór tego sprzętu, no dzisiaj naprawdę błądziliśmy, to było widać. No i te warunki były inne zupełnie chyba, prawda? Bo jednak niedziela, Wrocław, zupełnie inny tor, inna pogoda, słońce, wiadomo, inna pora. To miało też kluczowe znaczenie? Też o tym pomyślimy, bo faktycznie te mecze zupełnie rozgrywane były w innych warunkach, w innej godzinie, inna temperatura. To wszystko jest do przeanalizowania, no bo skądś to się bierze, że wyjeżdżamy na swój tor, który tak dobrze znamy, na którym trenujemy, który jest przygotowany naprawdę bardzo dobrze i tu nie ma żadnych tajemnic, ale jednak gdzieś te błędy w tym sprzętowe przede wszystkim, bo to jest szybki tor, mówmy się, no widzimy Lona Madsena, który jest szybki i wyprzedza nas, czy po wewnętrznej, czy po zewnętrznej, no więc to pokazuje, jak on jest dopasowany, jak gdzieś tam jest sklejony z tym torem, nam tego sklejenia dzisiaj brakowało i to jest element, o którym będziemy musieli na pewno bardzo mocno pomyśleć, element kluczowy. Dzięki serdecznie.